krajach przeprowadzono test na skuteczność szczepionki. Ogłoszono, że w kraju A szczepionka okazała się skuteczna dla 40% kobiet i 50% mężczyzn. A w kraju B szczepionka była skuteczna dla 60% kobiet i 70% mężczyzn. Do publicznej wiadomości podano wynik testu, z którego wynika, że w obu krajach szczepionka skuteczniej chroniła mężczyzn niż kobiety. Czy powinniśmy bezkrytycznie wierzyć interpretacji danych statystycznych sformułowanych tak ogólnikowo? Spróbujmy zweryfikować dane na konkretnych liczbach. Powiedzmy, że w kraju A w badaniu wzięło udział 10 tysięcy kobiet i 1000 mężczyzn. A w kraju B o odmiennej populacji w badaniu wzięło udział 100 tysięcy kobiet i 100 mężczyzn. Zatem w kraju A szczepionka ochroniła 4 tysiące kobiet, a w kraju B szczepionka ochroniła 60 tysięcy kobiet. Zatem łącznie szczepionka ochroniła 64 tysiące kobiet. W całym teście przebadano 110 tysięcy kobiet. Jeśli teraz spojrzymy na grupę mężczyzn, zauważymy, że w kraju A szczepionka ochroniła 500 mężczyzn, a w kraju B szczepionka ochroniła 70 mężczyzn. Łącznie przebadano 1100 mężczyzn. Zatem teraz policzmy sobie skuteczność szczepionki, uwzględniając wszystkie kobiety biorące udział w teście. Wynosi ona 64 tysiące dzielone przez 110 tysięcy, co daje nam 64/110. A teraz policzmy sobie skuteczność szczepionki, uwzględniając wszystkich mężczyzn biorących udział w teście. Wynosi ona 570 dzielone na 1100, co daje nam 57/110. Zatem jeśli teraz porównamy oba te rachunki, okaże się, że 57/110 jest mniejsze od 64/110. Zatem, biorąc pod uwagę cały test, szczepionka może być bardziej skuteczna dla kobiet niż dla mężczyzn. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.